Cześć kochani, z tej strony Jacuś, a w dzisiejszym odcinku będzie coś, czego jeszcze nie było, a mianowicie będziemy łamali zabezpieczenia Apple'a i dzisiaj wam pokażę, w jaki sposób ominąć blokadę iCloud. Tak, na przykładzie iPhone'a 6s, ale również jest to metoda, która działa na inne urządzenia na iOS-ie od wersji 15 po wersję 16. Także bez zbędnego przedłużenia zapraszam. Zacznijmy od podstaw. Pierwsze co musimy, to za pomocą kabla USB Lightning podłączyć naszego iPhone'a 6s do naszego urządzenia z Windowsem. Telefon zostaje wykryty. Teraz będzie nam potrzebny plik o nazwie WinRAR 2.0. Jest to program, który służy właśnie do wgrywania jailbreaka na naszego iPhone'a. Wybieramy Polara 1N 2.0 Beta 7 Rootless. Następnie klikamy Next. W tym momencie program przełącza nasze urządzenie w tryb Recovery, czyli tryb, który jest używany przez iTunesa do wgrywania naszego programowania. Teraz będziemy musieli, kochani, z kolei przyjść w tryb Apple'owskiego Fastboota, czyli tryb DFU, a w tym celu będziemy musieli trzymać klawisz boczny oraz klawisz dolny z Touch ID i już wam pokazuję, kochani, jak się do tego przygotować i jak to zrobić. Ok, kochani, klikamy Start i w tym samym momencie jednocześnie trzymamy klawisz Touch ID, również nazywany Home, oraz klawisz włącznika. 3, 2, 1, Start. W tej samej sekundzie, 3 sekundy mijają, puszczamy klawisz włącznika, nadal trzymamy klawisz dolny. Udało się wejść w tryb DFU. W tym momencie ładowany jest nasz sterownik, ładowany jest ładunek do naszego iPhone'a. Nasz iPhone cały czas jest ciemny. W instalacji teraz musimy nasz telefon odłączyć, kabelek do góry nogami i podłączyć z powrotem. Podłączyliśmy booting. W tym momencie bootowany jest Pongo OS, czyli nasz zmodyfikowany bootloader Apple'owski wraz z zmodyfikowanym systemem. Udało się. Przełożyliśmy przewód drugą stroną i w końcu się udało. Nie odpuszczajcie, kochani, na tym etapie, bo jak dobrze widzicie, to jest kwestia szczęścia tylko i wyłącznie. Kwestia szczęścia, kwestia zaskoczenia sterownika, kwestia zaskoczenia całej konfiguracji gestów. To jest tylko i wyłącznie kwestia szczęścia. All done. W tym momencie mamy zainstalowanego naszego jailbreaka. Oczywiście to nie znaczy, że możemy już w tym momencie się cieszyć w pełni. Pozbyć się naszego iClouda. Do tego jeszcze nam będzie potrzebny skuteczny bypass. Ja wam pokażę dzisiaj darmowy bypass. Oczywiście wiadomo, są płatne. Nadal mamy naszego iClouda, mimo tego, że jailbreak już jest wgrany, lecz dzięki temu możemy teraz zrobić bypassa. Użyjemy drugiego narzędzia, które się nazywa Broke RAM Disk Pro. Uruchamiamy sobie to jako administrator. Bardzo podobny interfejs. Odłączamy naszego iPhone'a i podłączamy. I zostaje w tym momencie wykryty bez najmniejszego problemu. Wchodzimy sobie w zakładkę Options. Hello Screen Bypass, czyli jailbreak. To nas, kochani, najbardziej teraz interesuje. I ta opcja pomoże nam ten ekran ominąć. Więc klikamy sobie teraz Start. Klikamy Bypass iCloud. Skip Setup. Możemy sobie kliknąć. Voila. Checking SSH. Mounting Files. Bypassing iDevice. iCloud has been removed, nasz telefon się restartuje. Czekamy, aż wystartuje. Bypassed. Tak jak dobrze widzicie. A jak wygląda tutaj? Bez żadnych cięć. To jest nadal ten sam iPhone, nadal ma tutaj tą samą rysę. Tak jak na początku. Voila! Oczywiście to jest problem i to jest jedna z rzeczy, na które musimy przymknąć oko. Mianowicie problem z siecią komórkową. Tak, ten, co ten jailbreak oferuje, który wam dzisiaj pokazałem. Oferuje nam to, że możemy w pełni korzystać z telefonu. Nawet możemy się zalogować do Apple ID, co zresztą zaraz zrobię. Tak jak dobrze widzicie, to się naprawdę dzieje. Dalej to jest ten sam iPhone. Nic tu się nie zmieniło. W tym momencie loguję się w iCloud. Podaję stary kod. Nawet jak widzicie, prosi mnie o to. Zobaczmy, czy przejdzie. Już wcześniej, kochani, tutaj to testowałem, ale przywróciłem go do stanu w takim, jakim go dostałem. Tak, zalogowaliśmy się do Apple ID. Udało się. Wszystko działa, możemy, kochani, normalnie korzystać. Tylko właśnie to jest nasz jedyny problem.
To jest, kochani, właśnie nasz jedyny problem. Jak dobrze widzicie, że nie możemy, kochani, w ogóle dzwonić. Nawet pod numer alarmowy 112, jak widzicie, co chwilę głośnik się wyłącza. I nie możemy się podłączyć, ponieważ jailbreak w ramach tego, że możemy korzystać z naszego iPhone'a praktycznie ze wszystkiego, nie możemy korzystać z łączności za pomocą karty SIM. Tak, możemy, kochani, robić dosłownie wszystko. Poza właśnie wszystkim, co jest związane z kartą SIM, czyli to jest taka trochę ironia. Możemy używać tego interfejsu, zobaczyć, czy się dobrze na nim czujemy, jeżeli planujecie na poważnie przejść z Androida na iPhone'a. Zobaczyć, jak ten interfejs działa. Zaraz nagram, kochani, przykładowy film iPhone'em. By the way, zobaczymy, w jakiej jakości 6S nagrywa po tylu latach w porównaniu do tego, co oglądacie na Note 20, także dajcie mi chwilkę. Dobra, kochani, teraz nagrywam siebie, jak nagrywam siebie. Tutaj mam zrobione cięcie. I generalnie tak. Tak wygląda tutaj pobojowisko w trakcie odcinka. A tak wygląda, kochani, tak słychać mnie właśnie z iPhone'a 6S. Tak, kochani, jak dobrze widzicie. Tak wygląda mniej więcej ta jakość nagrywania. Jak dobrze widzicie. Jak na iPhone'a z 16 roku, powiem wam, nie jest źle. Naprawdę, detale widać. Teraz wyostrzam w trakcie nagrywania. Na start już trochę naklejkę GTX. Klawiatura, ostrzenie na logo Legiona, nie ma problemu. Zmiana jasności, wow. Nawet wystarczy, że trochę minimalnie jasność zmieniłem i już jasność się poprawiła. Jakość raczej, wow. Wszystko wygląda bardzo dobrze w detalach, powiem wam, bo to w końcu jest iPhone, mimo tego, że to jest 16 roku, to jednak tutaj sam software robi bardziej magię niż sam hardware. Dlatego wydaje się to być takie dobre. Tak jak, kochani, zresztą widzicie. Szczegóły są całkiem, mimo tego, że stabilizacja jest troszeczkę bardziej kuleje, ale nadal jest ok. Tak to, kochani, właśnie nie wygląda. Przykładowy film nagrywany z iPhone'a. Zaraz będziemy testowali jego większą funkcjonalność. Jak nam się uda z iTunesem podłączyć. No, przekopiujemy może na niego jakąś muzykę czy coś. Zobaczymy, jak to wszystko będzie działać, bo sam jestem ciekawy. Dobra. Myślę, że taki template wam wystarczył. Tutaj jeszcze zrobię wam krajobraz za oknem. Jasność na maksa. Zobaczymy, ile detali uda się uzyskać. No. Powiem wam, nie jest źle. Tak to, kochani, mniej więcej właśnie wygląda. Dobra, iPhone 2016 roku. Dobra, myślę, że tyle wystarczy. Wracamy do odcinka. Teraz, kochani, żeby móc z niego normalnie korzystać i żeby iTunes go wykrywał normalnie jako 6S-a naszego, a nie jako iPhone po prostu i nie możemy kompletnie nic zrobić i żebyśmy mieli normalnie dostęp do pamięci, musimy wyłączyć usługi Find My iPhone. Dokładnie tutaj, znajdź mój iPhone, musimy to wyłączyć, tą usługę. Oczywiście musimy zrobić authentication. Wyłączam znajdź mój iPhone, voila, podpięcie pod kompa. Znowu wracamy do naszego programu Program Disk Pro. Oczywiście linki do wszystkiego będą w opisie. Oczywiście niczego nie wykrywał, dlatego musimy odłączyć i podłączyć sporo do naszego iPhone'a, już jest wykrywany. I teraz wchodzimy sobie w Options i w Options wybieramy Bypass MDM Lock. Następnie klikamy Back i klikamy Start. Bypass MDM Lock. Activating iDevice. Robimy, kochani, jeszcze na starych usługach Apple'a. Trwa zerowanie. Remove management has been successfully removed. Ok, restartuje się. To robimy, kochani, jeszcze na starych usługach Apple'a, ponieważ po zaktualizowaniu iTunes'a nie będziemy mogli korzystać z tego narzędzia. I nie będziemy mogli robić jailbreak'a, ponieważ stare usługi Apple'a wraz ze starymi sterownikami USB Apple'a umożliwiają nam właśnie takie luki. Teraz musimy właśnie, kochani, poczekać, aż przejdzie nasz pasek postępu. I teraz, jak dobrze widzimy, nasz iPhone odpalił się w zupełnie innych kolorkach. Restore completed. Continue. Możemy sobie teraz wybrać sieć,
Czyli teraz mamy tak naprawdę nasz ekran konfiguracyjny. Dobra, zobaczymy, czy moje 5G wykryje. 5 GHz wykryło, już się łączy. Dobra, next. Data privacy, continue. Touch ID. Setup later. Setup touch ID later, don't use. Passcode, dobra. Tutaj stworzymy sobie jakiś kod odblokowania. Czyli teraz mamy tak naprawdę, kochani, możliwość przejścia przez etap konfiguracyjny iPhone'a. Wow! Apple ID, oczywiście, możemy się zalogować. I po tej konfiguracji, kochani, będziemy mogli normalnie naszego iPhone'a użytkować z iTunesem. I nie będzie już wywalać, że to jest po prostu iPhone. Bez żadnych innych informacji, tylko będzie wszystko zgodne. Agree, oczywiście. It may take a few minutes before to set up your Apple ID. Czekamy. I voila, keep your iPhone up to date, continue. Allocation services. Dobra. Enable allocation services, Siri. Yes, Siri, okay. Continue. Sure, not now. Screen time. Continue. Już w sumie dobra. Set up later in settings. iPhone analytics, don't share. Light. Standard. Welcome to iPhone. Voila. Jeju, aż mi się przypomniał 2016 rok. Jeju. Ile lat minęło od tego czasu. Pamiętam, że moja pani od historii miała iPhone'a wraz z MacBookiem Pro. Dobra, wtedy. Dopiero, kochani, po tym momencie możemy odpalić sobie iTunesa. Jak dobrze widzimy, aby kontynuować, musisz usunąć poprzednią wersję, tak. Musimy usunąć poprzednią wersję iTunesa, której używaliśmy do zmodyfikowania naszego iOS-a. I w tym momencie poprzednia wersja iTunesa zastępuje się tą najnowszą. I voilà, mamy naszego iTunesa. I teraz, jak już wszystko zostało zrobione, możemy spróbować podłączyć naszego iPhone'a i zobaczyć, czy zostanie normalnie wykryty w należyty sposób. Podłączyliśmy. O! Zobaczcie! O to chodziło! Twój nowy iPhone wita serdecznie. Patrzcie na to. Otwórz backup z iDevice. Czekajcie, kiedy to było? 10 september. Wow, otwórz. Chyba to był 10 september. Z tego co pamiętam, tylko 19.04 czy 1.59. Ale jak dobrze widzimy, o to nam właśnie, kochani, chodziło. Mamy prawie w pełni użytecznego iPhone'a. Wow. A mogliśmy nie włączać, nie? Patrząc z konfiguracji, ale to już szczegół. Czyli mówiąc w skrócie, znów tutaj. Find my iPhone. Hasło do iClouda. Jak na razie iPhone jest na etapie startowania. Press home button to upgrade. O nie. I tu właśnie, kochani, z tym jest pewna pułapka, ponieważ po przewróceniu backupa może wywalić błąd aktywacji i być problem. I trzeba będzie robić jeszcze raz jailbreaka i jeszcze raz zrobić bypassa hello screena. Właśnie na tym etapie. Continuum i tu już. Tu już wpadliśmy w pułapkę właśnie. Unable to activate. To jest właśnie jedna z pułapek. Super, nie? A finalnie jakoś udało się bez błędu za drugim razem. Finalnie się udało. To co wam mignęło. Przywróciłem go do ustawień fabrycznych i znów z iCloudem się widzimy. Pewnie niestety nie moim, bo został przywrócony oryginalny e-mail, więc no, znowu będzie iCloud Michała całego jakiegoś pewnie. Właśnie, kochani, przywróciłem wszystko do stanu przed naszej głupotki, jaką zrobiliśmy. Znaczy, klan spersonalizowany i w tym momencie jesteśmy w App Store. Tak to właśnie wygląda.
Możemy przeglądać aplikacje i wszystko nam tutaj działa, o dziwo. Jedyne rzeczy, tak naprawdę dwie, co nam nie działają, to FaceTime. Nam nie chce się nas zalogować do FaceTime'u na tym jailbreaku oraz nie działa nam karta SIM. A poza tym możemy robić wszystko i ściągać wszystko. Bez najmniejszych problemów, jak zresztą widzicie. Wszystko się ładuje co prawda wolno, bo ten procesor już troszeczkę lat ma. Ale szybciutko jest. Dobra, od czego by tu zacząć? Tak, zacznijmy to, na czym zwaliliśmy, czyli tutaj. Nie. Tak. Synchronizuj z iTunes, zaczynajmy. I voila. I tutaj, kochani, właśnie tak to, kochani, wygląda. Mamy 64 giga. No i co? Ręcznie zarządzaj muzyką i plikami wideo, to przede wszystkim zaznaczcie, abyście mogli sobie wgrywać. Jest nasz iDevice tutaj, pokazuje się procent naładowania, możemy go wysunąć. Tak to, kochani, właśnie wygląda. Backupa nie radzę wam odtworzyć, bo sami widzieliście, co się wydarzyło. I to nie jest kwestia tego, że ustawiliśmy passcode'a. No, mamy iOS 15.8 generalnie i tak to, kochani, wygląda. Jak zresztą widzicie. O matko, dobra, skopiujmy coś przykładowego. Nawet z tych moich klasyków. Ops. Dostosuj. O, gotowe. Okej. Okay. Naprawdę, kochani, nie wiem, jak to wtedy osiągnęli, ale... I mimo tego, że ten telefon z 2016 roku, to w jaki sposób brzmi ten głośnik w nim wbudowany, naprawdę, mimo tego, że jest tylko jeden, to jakościowo jest bardzo dobrze słychać niskie, nawet niskie tony, średnie, wysokie, zresztą sami posłuchajcie. Wow. Tu muszę powiedzieć, jest jak na tyle lat, ile minęło, jest naprawdę spoczko. Dobra. Po kolei. Ściągamy Robloxa, odpalamy Robloxa, jak na razie. Później Genshin'a nawet spróbujemy, wiecie ile to jest giga, ja całą pamięć zawalę. Ale dobra. Tak to wygląda, właśnie pobieramy Robloxa na 6S. O, już nas pobraliśmy. Otwórz. Voila. Tak, kochani, mamy to. Właśnie odpaliłem Robloxa na iPhone 6S. Na iPhone 6X z Allegro za 50 zł z iCloudem, wyciągnięte z jakichś elektrośmieci. Właśnie odpaliliśmy tutaj Robloxa. Co powiecie, żeby znów na Bloxburga się wybrać? W sumie to jest dość mocno wydajnościowy tryb, a jeszcze są efekty śniegu dodane teraz na evencie zimowym. Dobra, próbujemy wejść na Bloxburga z iPhone 6S. O Boże. Joining server. Tak, continue. Play. Ja jeszcze starą nazwę zostawiłem. Wow, 100 dolarków na dzień dobry. Dziękuję. Wow. I stary domek został, tak jak na zimę tamtego roku. Tak jak na zimę 2022 roku, tak. Tak dalej ten domek się utrzymał. Dobra. Zobaczcie w ogóle, jak to płynnie chodzi. Dobra. Pomęczymy go trochę. Co powiecie na... maksymalne, tak. Uf, już niestety nie usłyszymy, a szkoda. Co powiecie na maksymalne ustawienia graficzne? O matko, to działa. Dobra, jasność podkręćmy na maksa. Żeby nie miał za lekko. Żebyście widzieli te lagi. Kurczę, to lepiej chodzi niż... na tym Roblox lepiej chodzi niż na tym... kompie z Pentium D. Jeju.
Zobaczcie, jak to wygląda. Co nie wygląda wcale źle. Maksymalne ustawienia graficzne i ten iPhone daje radę, mimo tego, że ma 64 giga. No dobra, widzicie, spadki gdzie nie gdzie już. Ale tak, poza tym, to no i już spadki, wczytywanie się teksturek, tak, ale poza tym, no i znów spadek. Spokojnie, to jest telefon z 2016 roku, my go kupiliśmy na Allegro za 59 zł i my gramy na tym Proboxa. Nie wiesz, co się dzieje, nie? A ja w ogóle mam streaming, powinienem coś zjeść, dobra, brało zresztą podobnie. O matko, teraz światło dynamiczne, już się rozgrzała płyta główna i już coraz więcej tych lagów będzie. I problemu z wydajnością. Tak. Open. Przyszła pora na Pokémon. Oczywiście nie loguję się swoim głównym kontem, tylko pobocznym. Tutorial. Pomijamy nickname. Test. Ok. Ja tylko wtedy, gdy używam. I na zawsze pozwalaj. Ok. Dobra, dostęp do lokalizacji. Włącz wszystkie. Pozwól. Okej. Dobra. Czyli możemy grać sobie w Pokémon Go na iPhone'ie za 5 tych zalek, które jest w śmieci. Super. Coraz lepiej. Battle mam jeszcze oczywiście zablokowane. Tu mamy Charmanderka. Powiem wam, że to chodzi całkiem żwawo. O, był lag. O, dobra, dobra, dobra. Już podczas obracania kamerą lagi drobne są widoczne. Aha. Nie jest aż tak kolorowo, ale... w zupełności... wystarczy, spróbujemy go złapać. Te animacje są dość płynne, jak widzicie w tych Pokémonach. Gotcha. Już kolejnego złapaliśmy. Wow. Początki początków, naprawdę. Wow. Dobra. Już trzeci level. Dobra. Pokestopa. Możemy przejść. Oj, żebym ja miał tyle miejsca w torbie na moim głównym koncie. Dobra. Pokémony z głowy. Zamykamy wszystko w tle. iPhone lubi trzymać aplikację, to teraz to, tak. Teraz to nas czeka. Wiecie, ile to jest giga pobierania plików, jak ja się tu dla was poświęcam, zaraz druga będzie. Obym do trzeciej się z tym robił. O matku. Poproś. Dobra. Genshin Impact. Odpalamy na iPhone 6S. Na telefonie za czasów, kiedy ta gra jeszcze w ogóle nie istniała. Uważajcie. Co? Tylko tyle? Chyba nie. To jest niemożliwe, że to tylko tyle ważyło i chyba zaraz będę żałować moich słów, coś tak myślę. Okej. No i chyba teraz tego będę żałować, co? Wiecie, ile to jest gigabajtów? Tyle. Tyle giga musimy pobrać. 25,5 giga. Okej, widzimy się za jakiś czas. Przy okazji zobaczmy, czy po wpisaniu kodu nie wywali nam właśnie naszego jailbreaka. Aha. Super. Właśnie dlatego nie możemy też ustawić zarówno blokady ekranu. No, fajnie. Ja wiem, co będzie później. Później walnie błąd z aktywacją. No. Tak jak mówiłem, nie ustawiajcie passcode'a także. Czyli znów powtórka z rozrywki. Oczywiście Hello Screen Bypass, Jailbreak, ponieważ mimo błędu aktywacji możemy dalej powtórzyć to, co robiliśmy. Klikamy Start, Skip Setup, Bypass iCloud. Checking SSH i teraz nie powinno być najmniejszego problemu. Ponieważ ten jailbreak rootless przy każdym restarcie znika. Ale teraz powinno się udać i powinien normalnie zbudować system bez tego z ekranu aktualizacji, który musimy niestety jeszcze raz konfigurować telefon.
Dobra, kochani, obeszło się bez formatu, odpalamy Genshina i tak na przyszłość nie ustawiajcie sobie passcode'u, bo zrobi to problem i trzeba będzie iPhone'a aktywować jeszcze raz, właśnie tym moim narzędziem. Dobra, zobaczymy jak to działa. Nie wierzę, że coś w ogóle działa. Gra z 2020 palona na telefonie z 2016. Jeszcze podkręcimy detale na ultra. Tak. Nie chcę nic mówić, kochani, ale jakoś to działa. Z naciskiem na słowo jakoś, chociaż... Gdzie nigdzie animacje są naprawdę dość płynne. Gramy w Genshina na iPhone 6s. Z elektrośmieci, którego wygrałem na aukcji za 59 zł. Właśnie gramy na tym w Genshina. A teraz zapytacie, jak z ustawieniami graficznymi? To jest dobre pytanie. Oczywiście smooth, dlatego przełączamy nie na high, lecz na highest. Teraz zobaczymy, jak to będzie chodzić. FPS-ów, oczywiście, że 60, chociaż tyle nie wyciągnie. Nie potrzebny nam jest żaden FalSync. Dokładność dotyku też pozostawia trochę do życzenia. Too Extreme, oj tak, bardzo nie lubię iOS-a. Powiem wam, każdy właściciel Androida prędzej czy później przychodzi mu do głowy takie pytanie. A jakby to było na iOS-ie? Jakby tutaj poużywać przez jeden dzień iPhone'a? Albo przez jakiś czas? I zobaczyć jak to jest na tym iOS-ie, a nie wydawać jednocześnie 1000, 2000, żeby kupić sobie iPhone'a X, 2, żeby kupić sobie tam 11. Żeby tak zobaczyć, jak to jest. No to kupujemy iPhone'a z iCloudem za 50 zł na jakiejś aukcji, wygrywamy i możemy testować, jak to działa. Voila! Jak to pociśnie na ultra? O matko. Chociaż powiem wam miejscami, to są ustawienia ultra. Wow. I powiem wam, nawet na ultra, na tym iPhone'ie, tylko i wyłącznie dzięki optymalizacji iOS'a, nie dzięki hardware'owi, a dzięki optymalizacji iOS'a 15.8, który aktualnie tutaj jest i którego właśnie zjailbreakowaliśmy, działa to całkiem znośnie. To naprawdę działa całkiem znośnie, mimo licznych lagów i ścinek, które się pojawiają co jakiś czas, to na ustawieniach graficznych ultra działa to naprawdę całkiem znośnie. Muszę wam powiedzieć. No tak. Z wyjątkiem kręcenia kamerą po detalach świata. No i takich bardziej dynamicznych animacji. To działa to naprawdę całkiem znośnie. Wow. I teraz pewnie, kochani, chcielibyście ode mnie odpowiedź na pytanie. Czy po używaniu iPhone'a i po długiej już dość styczności z nakładką iOS, bo już tego iPhone'a od jakiegoś czasu mam, czy byłbym gotów zostawić Androida na cześć iPhone'a? I tutaj odpowiedź jest prosta. Nie, nigdy w życiu. Dopiero teraz, kochani, uświadomiłem sobie, że przez cały czas używając Androida wybrałem dobrze. Mimo optymalizacji, która jest tutaj nieco lepsza niż w Androidzie, nawet niż na starszych urządzeniach z Androidem, tutaj na iPhone 6s, i z taką grą jak Genshin Impact, jak zresztą widzicie, to mimo tego muszę wam powiedzieć, że dostosowanie do polskich warunków i tego, ile tutaj rzeczy jest płatnych bez jailbreaka i za takie normalne rzeczy na co dzień, które w Androidzie mamy za free albo możemy sobie skrakować aplikacje, a na iPhone'ie za to wszystko musimy płacić, nawet za jeden utwór na iTunes 2 zł za przesłuchanie, no to powiem wam, że naprawdę nie dokonałem złego wyboru i będąc w ekosystemie Samsunga i przez tyle lat będąc na Androidzie, nie, dopiero teraz mając iPhone'a w ręku i doświadczając, co to tak naprawdę jest, naprawdę nie żałuję. Jeżeli ktoś potrzebuje iPhone'a tylko po to, nie wiem, żeby się flaksować lub leczyć swoje kompleksy, że jest niedowartościowany i z iPhone'em poczuje się bardziej dowartościowany, bo będzie uważać, że będzie fajniejszy, że ludzie będą go bardziej szanować, lubić tylko dlatego, że ma iPhone'a, nie jakiegoś, w cudzysłowie, cytując taką osobę, biedackiego Androida, no to jeżeli nie jest przy hajsie, to z czasem się przejedzie na tym.
i wróci do ukochanego Androida, tak myślę. Ekosystem Apple'a w Polsce to jest jedna wielka porażka, jeżeli nie szkoda wam pieniędzy na takie codzienne rzeczy jak słuchanie muzyki i tak dalej, Apple TV, to okej. Ale że żyjemy w Polsce i nawet Siri nie mamy tutaj po polsku, no to moim zdaniem odpowiedź jest tylko jedna słuszna. Czyli Samsung, Xiaomi, Huawei. No dobra, Huawei może nie do końca, jeżeli ktoś nie lubi się bawić z usługami Google'a i chce mieć wszystko, że tak powiedzmy, tak jak na dłoni, nie chce w to ingerować, no to tak jak mówię, Xiaomi, Samsung, Redmi, czyli podmarka Xiaomi, Realme, dokładnie tak. Ale jak dla mnie iOS mnie po prostu przerasta, jakbym widział, że musiałbym to użytkować na co dzień. To po prostu mnie przerasta. W porównaniu do mojego Samsunga, którym aktualnie nagrywam. Mimo tego, że po latach jakość filmu i software robi tutaj dobrą robotę. I starzenie się urządzenia tutaj jest rzeczywiście o wiele wolniej przyspieszone niż w wypadku Androida. I aktualizacje są dłuższe, zmiana urządzenia idzie troszeczkę na nieco dalszy plan i jeszcze można trochę dłużej poużywać tego urządzenia niż przykładowo Xiaomi takiego, którego jeżeli chce się być na bieżąco cały czas aktualizacjami i wam nie przeszkadza bardzo mocno brak wsparcia, trzeba już zmieniać. Tak jak mówię, nawet jeżeli fajnie się tutaj gra i optymalizacja po tylu latach jest nadal w porządku, że na ustawieniach ultra widzicie sami Genshin chodzi tak jak chodzi. Właśnie, jak jest podczas walki z potworkami przy okazji. Oho! No, już widzicie. Takie lagi podczas bardziej dynamicznych scenek. No, sami widzicie. Jak to wygląda. Chodzi się po świecie przyjemnie, ale już walka jest znacznie mniej przyjemna, ponieważ te refleksy świetne muszą mieć trochę czasu, aby się pojawiły i znikały, tak? Sami widzicie, że te animacje pojawiania się tutaj nie są za bardzo płynne. Chociaż takie chodzenie po świecie jak najbardziej. Pojawiają się takie minimalne zgrzyty, ale tak poza tym działa to naprawdę tylko i wyłącznie ze względu na optymalizację bardzo płynnie. Na koniec jeszcze wam się moimi postaciami pochwalę. Jakie mam jeszcze do roboty, jakie mam. Jeżeli ktoś gra w Genshina, ja jestem mega genshiniarzem. Dressing Room, nic nie ma dla AI. Więc tak, żongli 90 level, od razu artefakty. Najlepsze jak widzicie. O tej postaci nie muszę już nic mówić. To jest oczywiście Hutao, również artefakty takie jakie mają dla niej być, lecz na poziomie jak na razie 16 do 20 jeszcze troszeczkę brakuje. A z kolei dla Raiden artefakty również takie jakie mają być na levelu 20. Dla Mony również artefakty takie jakie mają być prawie na levelu 15 co niektóre, ale jeszcze co niektóre mam do dopracowania. Z kolei dla Yamiko również artefakty na 20 levelu, wszystkie takie jakie mają być, lecz ona sama jest na levelu jak na razie 80, ponieważ ma takie same moce jak Raiden, dlatego używam Raiden, tak? Bo jest ciutkę mocniejsza, jak dobrze widzicie po statystykach Attack Defense od Miko, ale to są takie minimalne różnice, no dobra, może nie minimalne, ale podlevelować by się ją przydało i przede wszystkim jej talenty, bo jak widzicie tutaj talenty mamy na takim poziomie, a tutaj talenty mamy na takim poziomie u niej. Różnica raczej jest dość duża. W każdym razie jak nie będę miał co robić, zajmę się też levelowaniem i tej postaci. Dobra kochani. To byłoby chyba ode mnie na tyle. Mam nadzieję, że dzisiaj wam tak mniej więcej pokazałem całokształt tego wszystkiego, może jeszcze jakiś filmik tak testowy na koniec na YouTubie. I o dziwo, mimo tego, że mamy tutaj ekran HD Ready w rozdzielczości, to YouTube ogarnia nam 1080p w 60 fpsach. Lecz jakościowo jak to wygląda na tym ekranie?
sami możecie sobie ocenić. Nie jest to co prawda AMOLED, jest to 2016 rok. Chociaż wtedy Samsung już robił AMOLEDy. Także bardziej przypominały OLEDy teraz w Xiaomi stosowane. Lecz no sami możecie ocenić, jak to wygląda. Buforowanie wcale nie trwa długo, jak na tak stary telefon. Optymalizacja tutaj naprawdę robi robotę, trzeba to przyznać. Znaczy tylko i wyłącznie ona. Bez optymalizacji software'owej tak naprawdę to by nie miało sensu bytu. Ale jak widzicie, kochani, tak wyglądają kolory właśnie tutaj. Ale w rzeczywistości wcale nie wygląda tak ok. Na przykład chmury są zaróżowione przykładowo. Ktoś bardzo intensywnie musiał użytkować tego iPhone'a. Chociaż jak go rozbierałem, był miał nawet ślady zalania, które musiałem przeczyścić, bo były problemy z klawiszami bocznymi, ale po tym, jak widzicie, udało go się finalnie odratować i nagrać nawet z nim odcinek. Także kochani, tak to wygląda właśnie jak widzicie. Myślę, że osobiście to jest oczywiście nie ma co porównywać Samsunga do zwykłego ekranu LCD sprzed paru ładnych lat, tak? 2016 rok to ja wtedy byłem w gimnazjum, prawdę mówiąc. Więc ile lat minęło? Sporo. Ale nawet renderowanie takiego długiego filmu, jak widzicie, jest płynne. Nic nie laguje. Nawet możemy przewinąć go do końca. Nawet możemy się cofać płynnie. I to renderowanie, mimo tego, ile lat ma ten telefon i procesor, wcale nie trwa długo. Po filmie, który trwa 3,5 godziny. Także sami widzicie. Dobra, kochani. To już chyba byłoby ode mnie na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało dzisiejsze łamanie zabezpieczeń Apple'a. Ku świętej pamięci Steve'owi Jobsowi, który to wszystko wytworzył. Nie jestem jakimś tam fanem Apple'a, ale nawet jeżeli ktoś odejdzie, kto rewolucyjnie przyczynił się do w jakikolwiek sposób rozwoju technologii, to po prostu szkoda. Mam nadzieję, że fani Apple'a mi nie zjedzą w komentarzach za to, co dzisiaj zrobiłem, czyli za złamanie zabezpieczeń iPhone'a i tak naprawdę dostosowanie go do użytku codziennego. Sami widzicie, że z tym odcinkiem bardzo się dzisiaj postaram pośpieszyć. Jest godzina 12, jeszcze w piżamie siedzę tylko po to, żeby ten odcinek wam dzisiaj dograć do tej 16-17. Już odpalam Vegasa, lecę do robótki. Myślę, że chyba sprawdziliśmy dzisiaj wszystko, co tak naprawdę można było z takich podstawowych rzeczy. Jeszcze jak płynnie działa Safari, możemy sprawdzić w języku polskim. Tak to działa. Wpisywanie jakiejś tam grafiki. HD, 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 HD. Dlaczego? Okej, nie wnikam. HD, HD, HDMI. Tak, to miałem na myśli. I powiem wam, że obrazy wczytują się dość płynnie, nie trzeba na to czekać. Oczywiście nie jest to tak płynnie jak na najnowszych modelach, ale przypominam, że ten telefon jest z 2016 roku. I wczytywanie się zdjęć kabla HDMI troszeczkę tutaj zajmuje. Ale nie jest to wcale tak długo. Mimo tego, że troszeczkę to trwa, patrząc na znaczek ładowania w lewym górnym rogu, który się pojawia na sekundkę. To i tak jest dość szybkie. Dobra. Nie wiem, czemu oglądamy kabelek HDMI, ale okej. Kondycja baterii. Tak. Ciekawe, czy tyle rzeczywiście jest. Bo z taką informacją go dostałem już. Po złamaniu zabezpieczeń to zostało, więc... No, jak na takiego starego iPhone'a, nie wiem, czy to jest 100%. Można to bez problemu za pomocą 3U Tools takiego programu oszukać. Ale okej. Myślę, że chyba to już byłoby na tyle dzisiejszego łamania zabezpieczeń. Spróbujemy go jeszcze, kochani, włączyć i wyłączyć. Zobaczymy, czy będziemy musieli bypassować. I niespodzianka, po zrobieniu mojego obejścia drugiego za pomocą programu Broke RAM Disk Pro, za pomocą właśnie RAM Disku, obejścia wpisywania kodu i ekranu powitalnego aktywacji, możemy wpisywać nasz kod, chociaż ze względu na zasady bezpieczeństwa radziłbym i tak wam go po prostu nie ustawiać, żeby nie przeżywać tego co ja, więc jeżeli macie do ustawienia kod ekranu, pomijacie po prostu tą opcję, tak samo jak Touch ID, nie ustawiamy Touch ID, kod też zaraz trzeba będzie usunąć, ok. Mam nadzieję, że wam się podobało to, co dzisiaj zaczęliśmy wyczyniać z iPhone'em.
pierwszy raz tak naprawdę. I kto wie, czy nie ostatni, ale dobra, dajcie znać, czy podobało wam się to, co dzisiaj osiągnęliśmy. Czy w jakiś sposób przywróciliśmy naszego iPhone'a do użyteczności. Tak. Mapy nam działają, co ciekawe, tylko właśnie jest problem z FaceTime'em. Właśnie jest problem z zalogowaniem do FaceTime'a, ale poza tym reszta rzeczy działa. Największą bolączką, która tak naprawdę nie działa, jest nasza karta SIM. Poza tym możecie korzystać, kochani, z iPhone'a tak naprawdę z tego, co chcecie. Patrzeć, czy wam to odpowiada, czy to was nie przerasta, czy ten interfejs polubicie się z nim, czy też nie polubicie, nie musicie wcale płacić za to tysiące. Wystarczy, że kupicie jakiegokolwiek iPhone'a, nie musi być to 6S, może być to starsza generacja, z iCloudem, zrobicie jailbreaka. Na starszych wersjach iOS'a, nawet na jailbreakach działa karta SIM. I tak to, kochani, wygląda. Najbardziej mi się spodobał z rzeczy fizycznych właśnie ten suwak do przesuwania między trybem cichym a wyłączaniem trybu cichego. W tym czasie, kochani, myślę, że to już byłoby chyba tak naprawdę na tyle. Możecie wymyśleć sobie, co możecie robić z takim iPhone'em po zdjęciu zabezpieczeń, a tymczasem widzimy się w kolejnym odcinku. Ja lecę montować materiał. Trzymajcie się, kochani. Cześć.